Карл, то есть воевник. Я молю завше, кедыш, я хотел бы, чтобы каждый из них спробовал с одним замкнутым оком потренировать только 2 часа, то есть не самовито. Тен человек, который дал и для клубу, и для репрезентации, и для спорта огульный, тыли эмоции, он заслужил только на похвалы и наивысшие и наилепшие слова, которые могу поведать о Кароле Белецким. On ma wyraz twarzy, która nie pokazuje emocji. No jest osobą bardzo rozpoznawalną. On też bardzo ceni sobie swoją prywatność, więc czasami wydaje się niedostępny dla obcych ludzi. Spotykam się ze zdaniem, że jestem chodzącą legendą piłki ręcznej. Jestem zawodnikiem, który swoje przeżył, swoje piłce ręcznej co prawda osiągnął, ale za legendę się nie uważam i myślę, że może młodzi piłkarze ręczni tak myślą, tak gdzieś tam mają takie zdanie o mnie, ale ja osobiście do tego podchodzę z dystansem. Postanowiłem zakończyć karierę sportową z tego względu, że uznałem, że lepiej odejść, kiedy jeszcze na tym boisku wyglądam całkiem dobrze, niż przedłużać to, przeciągać do momentu, kiedy tak naprawdę będę musiał odejść, bo będę już bardzo słaby i za stary na to, żeby ten sport uprawiać. Dużo urazów, dużo problemów ze zdrowiem miałem i po prostu uznałem, że nie chcę tego przeciągać, nie chcę dalej eksploatować swojego organizmu i mam dość budzenia się w nocy z bólem, czy wstawania rano i walczenia o pierwszy krok. W zasadzie było mi o tyle łatwiej zakończyć karierę, już Sławek Szmal kończył i postanowiłem razem z nim, że odejdę. Razem spędziliśmy najlepszy czas na boisku, razem walczyliśmy o najwyższe cele reprezentacji. W zasadzie większość klubowej kariery również mieliśmy wspólną. Także łatwiej było mi odejść z boiska ze Sławkiem. Jest to człowiek, który ma swoje zasady. Jest to człowiek bardzo oddany, na zewnątrz wydaje się zimny, niedostępny. Często w formie żartów mówiliśmy, że jest gburem. Ludzie oceniali go tak na zewnątrz, jeżeli faktycznie ktoś go pozna, to zaprzecza temu zdaniu. Nie ma niczego, czego bym żałował w mojej karierze. W zasadzie jestem szczęśliwy i dumny z tego, jak to wszystko wyglądało. I cieszę się tym bardziej, że udało mi się podnieść w takim wypadku i ta kariera stała wtedy zakończona, kiedy ja uznałem, a nie kiedy chciał tego los. Najpiękniejszy moment, myślę, że tych momentów było parę, tak? Zaczynając od Mistrzostwa Europy Juniorów, taki pierwszy prognostyk na to, że kariera idzie w dobrym kierunku i mogę coś osiągnąć jako senior. Później Mistrzostwa Polski, wyjazd za granicę i tam walka na niemieckich boiskach. I później piękny czas reprezentacji, kiedy to zdobywaliśmy medale, także wspaniała sprawa i nawet sama przygoda 2 razy olimpiada, która w zasadzie była też czymś nowym dla polskiej piłki, bo 20 parę lat polski piłkarz nie był na olimpiadzie, a nasza generacja jakby pojechała tam znowu. Najtrudniejszy moment, myślę, że takim najbardziej trudnym, no, to była kontuzja, tak, że się po niej było podnieść. Wypadek z okiem zmienił moje życie w sposób dość duży. Tak. Na boisku ta gra przestała być taką wygodną i łatwą przygodą. Stała się bardziej koniecznością. Tak. Musiałem udowadniać, że mogę grać, że się nadaje, że nie jestem kaleką, walczę z tą opinią. No i sam z sobą też, że jednak mogę, że jeszcze potrafię grać piłkę ręczną. Takie rzeczy zmieniają człowieka. Myślę, że akurat ja wyszedłem z tego obronną ręką i wyciągnąłem ile mogłem najlepszego z tego wypadku. Ale na pewno moja kariera wyglądałaby inaczej, na pewno byłbym na pewno troszkę innym człowiekiem. Na plaży jesteś, gdzie ma być ciepło? Wypuśćcie mnie! Jest taki człowiek, któremu kosztuje trochę odłożyć, on jest taki więcej zamknięty, ale ma taki
humor naprawdę i kiedy coś powie, coś żartuje, to w szatni wszyscy, no naprawdę, leżymy, tak ja mogę powiedzieć, na podłogie, że z uśmiechu tam padamy. Ja doceniam zawsze, kiedy człowiek umie sam nad sobą żartować. Po 20 podanie za głową z brzuchem. 20. 20. Ja nie pamiętam tych wszystkich dowcipów, bo ich było naprawdę bardzo wiele. Dla mnie jedynie było takim strasznym odczuciem, wrażeniem w momencie, gdy on wyciągał to sztuczne oko i straszył mnie. Straszył mnie trenera okiem? No to... Jest, jest. Są duże żarty. Mieliśmy tutaj jednego chłopaka bez palca, jednego bez okia, naprawdę. Było wiele żartów na ten temat. Zakończyłem karierę z dnia na dzień. W zasadzie nie miałem problemu z tym, żeby przejść z życia sportowca na życie emeryta sportowego. Na tą chwilę staram się troszkę biegać, jak pozwala mi na to mój Achilles, no i rower. To jest takie hobby, które było gdzieś tam zawsze. Jak miałem czas, to w czasie urlopu jeździłem i teraz też staram się jeździć. Tutaj masz zrobione to do otwierania tylniego zacisku. Mhm. Pod spodem jest aerodynamicznie zrobione. Żeby odpiąć sobie to tylnie koło, musisz tutaj otworzyć. Zluzować. To zluzować i wtedy sobie bez problemu wyjmujesz tylnie koło. Z przodem masz tutaj to ułatwione, bo z przodu masz tutaj tą dźwigienkę. No i tutaj tylko i to tak, zakładam. Tylko tą dźwigienkę otwierasz, wyjmujesz przednie koło i wtedy to domykasz i nie masz żadnego ustawiania, regulowania. Wszystko masz od ręki. Dobra. Dobra. Dobra Bartku, to ja i to mogę spokojnie tutaj, jak coś to się powiecie. Prywatnie Karol Bielecki po karierze jest ojcem i mężem. Kto to jest? Pan z kamerą. No, pan z kamerą. Misia chciał sfilmować, wiesz? Chciał Misia sfilmować. Hani, pokaż Misia panu. Gdzie masz Misia? Jest miś. Jedziemy do kaczek, nakarmić kaczki. Damy bułeczkę kaczkom. Tak? Chodź, trzymaj. Misia, chodź do mnie na rączki. Hoppa. Chodź, kochanie. Hoppa. No idziemy. Idziemy. Chodź. Pa, pa, do widzenia. Na tą chwilę mam dwójkę wspaniałych dzieci, kochaną żonę i na tym się teraz skupiam. Patrz jaki piesio. Jaki piesio malutki? Dlaczego pani ma pieska? Jaki malutki. No. Chodźcie, nakarmimy kaczkę. Chodź Haniu, chodź, tam idziemy. Tam idziemy do kaczuszek. Dobrze? Nie wyrywaj mi się. Dobrze? Aj ty łobuzku mały. Haniu, uciekaj. Idziemy dalej. Kiedy pojawiły się dzieci, zmieniło się w moim życiu bardzo dużo, tak, bo priorytety się zmieniły, tak. Najważniejsze w tym momencie jest zabezpieczenie ich przyszłości, zabezpieczenie tego, żeby zadbać o ich rozwój, skupić się na tym, żeby niczego im nie brakowało. A dla mnie skończył się okres, kiedy w zasadzie mogłem robić co chciałem. Teraz wszystko podporządkowuję pod to, żeby czy to Hania, czy Aleksander miały mnie tyle, ile potrzebują. Jakie wady ma Karol? Wydaje mi się, że każdy z nas znajdzie u osoby innej tą wadę, którą chce u niego zauważyć. Który mi się kogo złapie, misiu? Którego gołębia? Tego? To goń. Ciężko mi jest powiedzieć, bo ja tych wad nie widzę. Jakbym widział, to ja też jestem taką osobą, która od razu mu powie, zwróć uwagę na to. Hania, co dzisiaj w przedszkolu zjadłaś? Co było na obiadek? Co Hania pani Iwonka dała? Haneczko, zupa była? Karol lubi spać w zimnym pokoju, ja bardziej lubię ciepło, więc nie lubiałem, jak otwierał przy minus 10 okno. Nie było kłótni, po prostu zmieniliśmy sobie partnerów.
Myślę, że niczego mi nie brakuje w życiu. Nawet kwestia medalu olimpijskiego gdzieś tam. Oczywiście mały żal może czuję w sercu, że jednak nie udało mi się go zdobyć, ale doceniam to, co przeżyłem, to, jak ludzi poznałem i to, co udało mi się osiągnąć. A cóż, no, dwa razy próbowaliśmy, dwa razy byliśmy w zasadzie o krok od tego, żeby sięgnąć po ten upragniony medal olimpijski. Nie udało się i cóż, będziemy żyć bez niego. Za 20-30 lat widzę siebie odpoczywającego w domu, chodzącego z psem na spacery i dumnego ojca ze swoich dzieci.